Fragment Ewangelii, który dzisiaj jest odczytywany podczas liturgii mszy świętej, ukazuje bardzo konkretne pytanie, które święty Piotr zadaje Jezusowi. Święty Piotr zwraca się do Chrystusa w imieniu apostołów. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. W domyśle, co za to otrzymamy? Pytanie to ukazuje bardzo realne zatroskanie świętego Piotra o swoją przyszłość u boku Chrystusa, u boku obiecanego Mesjasza. Mówiąc wprost, święty Piotr pyta Jezusa, co będzie miał z tego, że uwierzył Jezusowi i podporządkował swoje życie mistrzowi z Nazaretu. Kiedy spojrzymy na to pytanie bardzo wnikliwie, to w pierwszym momencie możemy być nieco zdziwieni, zaskoczeni lub nawet zgorszeni taką interesownością świętego Piotra. Ale gdy spojrzymy na odpowiedź Jezusa, w której zapewnia już tutaj na ziemi stokroć więcej tym, którzy Jemu zawierzyli, poświęcili swoje życie, to dostrzegamy, że Pan Jezus nie dziwi się, a tym samym nie gorszy takim pytaniem. Jest to zachęta do każdego człowieka wierzącego, aby na modlitwie nie obawiał się zadawać Panu Bogu pytań, które są trudne dla nas, ale przecież nie dla Pana Boga. Mieć odwagę pytać, to równocześnie uznawać własną niemoc, własną niewystarczalność. Zauważmy, że Piotr pyta o to, co ziemskie, bo to jest jego życiowa perspektywa. A Chrystus odpowiadając, poszerza horyzonty świętego Piotra o sobie najwłaściwszą perspektywę, a więc o niebo, o życie wieczne. Tutaj właśnie ukazuje się sens naszej modlitwy, naszych pytań, które stawiamy w głębinach naszych serc Panu Bogu. Pan Bóg mocą Ducha Świętego pragnie na modlitwie poszerzać nasze spojrzenie na to, co przeżywamy, o ten najważniejszy horyzont, o niebo. Jutro, środa popielcowa, rozpoczynamy Wielki Post, kolejny Wielki Post w naszym życiu. Niech będzie to czas stawiania sobie wielkich pytań na miarę największych spraw, jakie Bóg stawia przed nami, a więc życia wiecznego.